tak w uzupełnieniu do wypowiedzi koleżanki, to tak wygląda, że jakbyśmy odnowili dworzec, zrobili wszystko tak elegancko, łącznie z tymi rzeczami, które powinny się zjawić z zaciągnięciem kolejnego kredytu, to 50% pracujących ludzi z 10 tysięcy będzie dojeżdżało, tak? I to by było świetnie, gdybyśmy mieli takie zapewnienie, że ci ludzie rzeczywiście będą dojeżdżać i korzystać z tego dworca. Dworzec jest na pewno potrzebny do odnowienia dworca i liftingu. Można było się przymierzyć, rozmawiając już przy umorzeniu podatku tej kwoty 1 200 000. Natomiast w tej chwili trzeba się zastanowić, bo jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję o przyznaniu tych środków, tak, dodatkowych, czyli z kredytu pochodzących, bo rozumiem, że tych środków nie mamy, bo 1 300 000 zostało przesunięte z rewitalizacji dworca, przepraszam, zamku, to gdzieś będziemy musieli ciąć, tak? Będziemy cieli to w szkołach, tak? Kosztem dzieci, kosztem, jak tu kolega wcześniej powiedział, opieki społecznej, która tak naprawdę z jednej strony podniesiemy te czynsze, wspaniale, niech one są na pewnym poziomie takim, który one powinny być, rzeczywistym, tak, kosztów wytworzenia, tylko że kolejne osoby, które nie dadzą rady płacić tych czynszów, zjawią się kołem zabachowym w opiece, po dotacje, po różnego rodzaju rzeczy. W związku z tym ja uważam, że trzeba by na pewno przemyśleć głęboko, czy ten dworzec w takim zarysie, a jak oglądaliśmy studium wykonalności, plakatówki, tudzież inne rzeczy, czy znajdziemy operatora, czy ten operator będzie tak, jak stało się z operatorem stadionu na rok, gdzie mówi się, że inwestycja jest zamaszyście duża, tak? A tak naprawdę zawalił operator. Jeżeli mielibyśmy już jakieś, mówię, badanie rynku, że będzie operator tego dworca, to dlaczego nie? Proszę bardzo, pan radny Stasiulewicz. Tu są poruszane dwie sprawy. Jedna to jest rzeczywiście rewitalizacja dworca i tu się zgadzam z panią radną Dakowską, że to jest wizytówka, której należy miasta, której należy się pozbyć. Ale druga kwestia to jest tak, i tak trzeba jakby naprawiać wydatki bieżące, zmniejszać ich kwotę. I tutaj mowa, że będziemy musieli zabierać dzieciom ze szkół. Nie, w szkołach tak czy owak będziemy musieli racjonalizować wydatki, bo to jest no, niezależnie od wszelkich zależności. Tam trzeba po prostu robić porządek i czy my wydamy, czy nie wydamy, to tam będzie trzeba tak samo przeprowadzić restrukturyzację wydatków. I to jest inna kwestia. Natomiast dworzec jest zupełnie innym. Mówił nam pan audytor, że gdyby on był na naszym miejscu, to by zagłosował za. I ja mu wierzę. W związku z tym, no w końcu zapoznał się dogłębnie z materią ekonomiczną naszego miasta. Dziękuję. Pan radny Kierozalski, potem pani radna Bilińska. Proszę bardzo. Ja chyba zostałem źle zrozumiany. Ja proszę tylko o przesunięcie w terminie decyzji o dworcu, bo tu nie będziemy się sprzeczali, czy on jest potrzebny, odnowiony. Czy nie? A co jest 18? Co się stanie 18? No, moi drodzy, trzeba wynegocjować przesunięcie terminów decyzyjnych. I tylko tyle. Albo jeszcze raz do tego podejść. Bo wiem, że jakieś już panowie, że się renegocjowali umowy skutecznie. Może to się uda zrobić. No. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, 18 maja podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na zasadach warunkowych. Urząd Marszałkowski dał nam 3 miesiące na dostarczenie uchwały potwierdzającej posiadanie wkładu własnego. Jutro ten termin mija. Jeżeli nie dostarczymy, umowa ulegnie rozwiązaniu. Dlatego jest, moi Państwo, podstawa do negocjacji, żeby z tego powodu, że w Ostródzie jest władza komisaryczna. Jakieś podstawy do renegocjacji, Urząd Marszałkowski to nie jest urząd papieski, tam się da jakoś negocjować chyba, tak? No. To znaczy problem polega na tym, że się niestety nie da, bo próbowaliśmy to robić, za namową pana burmistrza rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski nie zgodził się, ponieważ mieli kontrolę, nie powiem dokładnie z jakiej instytucji audytowej, natomiast mieli problemy w tej sprawie, gdzie beneficjentowi innemu przesunęli ten termin. W związku z tym nie wejdą drugi raz do tej samej rzeki i tego terminu innemu beneficjentowi już nie przesuną. Ale jeżeli chodzi o program ze statkami, był przesuwany wielokrotnie. Jakoś tam 2 razy do tej samej rzeki wchodziliśmy i zostało to przesunięte.
Proszę Państwa, to była zupełnie inna sytuacja. Bo w przypadku statków nie podpisaliśmy umowy warunkowej. Umowa, realizacja projektu trwa i na uzasadniony wniosek beneficjenta okres realizacji projektu może zostać wydłużony. I tak się stało w przypadku statków. Natomiast tutaj powtarzam, przepraszam, umowę podpisaliśmy na zasadach warunkowych. Urząd Marszałkowski dał nam 3 miesiące na dostarczenie dokumentu potwierdzającego posiadanie wkładu własnego. Niestety nie możemy tego terminu przesunąć. Rozmawialiśmy z nim. Jedynym dokumentem posiadającym wkład, posiadania wkładu własnego jest umowa kredytowa? Jedynym? No. Nie, uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa. Załącznik do budżetu, do uchwały budżetowej. Radny Kowalski, proszę bardzo. Ja złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, bo teraz tylko jest tylko takie dopytywanie tego. Każdy, podejrzewam, że już tak podjął decyzję, wiemy jak zagłosować, także pan Samborski też nam przedstawił za, przeciw, także myślę, że nie ma sensu dalej no, tutaj dyskutować. Prosiłbym o zamknięcie dyskusji. Proszę bardzo, jeszcze pan Samborski. Wysoka Rado, dopowiem, że to co pan naczelnik tutaj wskazał, rzeczywiście no jest to warunek, tak, tak instytucja zarządzająca dokreśla, ale oprócz tak i jak nie będzie tej uchwały i nie będzie zabezpieczenia w budżecie, to nie, tu nie potrzeba dodatkowej uchwały. Wysoka Rada nie podejmuje żadnej dodatkowej uchwały, tylko to co pani skarbnik przedstawiła gwarantuje szczególnie w przyszłym roku w budżecie, że te środki będą własne na ten cel zabezpieczone. Trzeba będzie ich poszukiwać, tak? Ja bym tego to robił na pewno z różnych innych źródeł poprzez co tam ma być, od kogo, po prostu poprzez rozłożenie na czynniki pierwsze w przyszłości celu. To jest raz. A drugie, przez miesiąc czasu jeszcze pomimo zabezpieczenia i pomimo uchwalenia nie musi być umowa z wykonawcą natychmiast zawierana, tak? Tylko można i myślę, że pan burmistrz tą drogą pójdzie, że przeprowadzi z PKP rozmowy ostatecznie jak to będzie, bądź zawrze tutaj ten warunek, że ta nieruchomość stanie się nieruchomością komunalną, tak? I dopiero zawrze umowę z wykonawcą no, z chwilą tamtego miesięcznego okresu, kiedy będzie po prostu trzeba zgodnie z prawem umowę tą zawrzeć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale nie ma, ja przepraszam, nie ma jedno, ja przepraszam, złożyłem wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za zamknięciem dyskusji w tym temacie? Proszę bardzo. Kto jest przeciw? 3. Kto się wstrzymał? Więc zamykamy dyskusję i przystępujemy do odczytania uchwały. Jeszcze pozwolę sobie złożyć skromny wniosek formalny o nieodczytywanie podstaw prawnych przy odczytywaniu uchwał na dzisiejszej sesji. Kto jest za nieodczytywaniem podstaw prawnych? Dziewiętnaście osób, tak? Na sali. Kto jest przeciwny? 2 osoby. Czyli nie odczytujemy podstaw prawnych. Przystępujemy do odczytania uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2012-2023. Na podstawie, i tu następuje podstawa prawna, Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3.
Punkt 2. Upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Trzynaście za. Kto jest przeciw? Sześć radnych jest. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosami. 13 za, 6 przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. I tu prosimy ponownie panią skarbnik o zreferowanie. Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 rok to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 229 839 zł 99 groszy i wydatków o kwotę 1 486 999 zł 99 groszy. Zmiany w planie dochodów dotyczą następujących działów. Dział gospodarka mieszkaniowa. Zwiększenie planu o 5612,64 zł dotyczy wpływów pozostałych odsetek. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszenie planu o 1 235 492,63 zł. To środki na dofinansowanie wydatków własnych inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł. I chodzi to tu głównie o środki, jakie by miały być do pozyskania na realizację zadania, gdyby było w tym roku odnośnie dworca, a które no, będą dopiero pozyskane w przyszłym roku. Zmiany dotyczące wydatków dotyczą działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejsza się plan w rozdziale pozostała działalność o kwotę 1 486 999,99 zł. I zmniejszenie to dotyczy w całości realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie. Po przyjęciu proponowanej korekty planu deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 257 120 zł i tu należy zwiększyć o tą samą kwotę rozchody do rozchody to jest spłatę kredytu w 2012 roku, która wynika z harmonogramu spłat kredytów w danym roku. Po tej zmianie, no mówię, tu zmienił się deficyt, ulega zmianie i również zmniejszyły się rozchody o tą samą kwotę. Czy są głosy w dyskusji? Bardzo proszę, pan radny Kierozalski. Szanowni Państwo, pragnę zwrócić uwagę, że postawiłem niedawno, przed chwileczką nawet tezę co do WPF-u, że jest to WPF nierealistyczny, czyli taki, którego nie powinno się uchwalać zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Chciałem też zwrócić uwagę, że nikt nie zakwestionował tego mojego twierdzenia, a wszyscy Państwo żeście uchwalili to. Nie wszyscy, sześciu. Ale zaraz, nie wszyscy, tak żeby nie było. W związku z tym jeszcze raz.
przypomnę Państwu, że uchwalamy rzeczy i nie wiemy, ile nam pieniędzy brakuje do końca roku i proszę zaprokować, w mojej ocenie to zabraknie nam 3 do 4 milionów i na przyszły rok 10 milionów. Zaciągacie kolejne zobowiązania, na których nie ma jak zapłacić. Zapłacą szkoły, przedszkola, urzędnicy, podatki, bilety. Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, czy nie? Bo te modus operandi, które jest stosowane od 5 lat, że wszyscy czekacie na autorytet, że ktoś wam za was decyzję podejmie, tak, bo pani tam powiedziała, że można. No i tak mówiono nam, że można. Efekty są, jakie są. Coraz większe kłopoty. Proszę, radny Gudaczewski. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Jak dobrze wsłuchałem się w słowa Pana Saborskiego, to taki program naprawczy będzie realizowany. Więc no, prosiłbym nie używać tutaj terminów, które no, że Pani nie będą miały pokrycia. My musimy wziąć się za racjonalizację wydatków miast. To zostało powiedziane dzisiaj, nawet parokrotnie. I my mamy taką świadomość, Pan. Więc prosiłbym nie mówić o tym, że my czegoś nie wiemy. Co będę uważał za stosowne, możeście Państwo już raz program racjonalizacji rozwiązania szkół zastosowali. Skończyło się tak, że wyborcy dali jasny i wyraźny sygnał, jaki chcą rozwój, w jakim kierunku chcą rozwój miasta. 5000 ludzi powiedziało dosyć zabawek, weźcie się do poważnej pracy, analizy i gospodarnego wydawania pieniędzy. Nie zauważyliście Państwo tego? Radny Kłokocki, proszę. Z tego, co pamiętam, to plan ratowania finansów był przez was, miał być przygotowany w listopadzie ubiegłego roku. No może powiemy, czym się zakończył, tak? Zakończył się utworzeniem drugiego stanowiska, drugiego zastępcy burmistrza i to jest karygodne, żeby w tej chwili pan radny po prostu wdrażał program naprawczy, żeby to się nie skończyło kolejnym stanowiskiem. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Gudaczewski. Dziękuję za udzielenie głosu. Jeżeli w ten sposób Państwo chcecie rozmawiać, to proszę bardzo. Ja celowo dzisiaj Pana Samborskiego pytałem, kiedy jest geneza długu publicznego, kiedy zaczął powstawać. On zaczął powstawać od 2007 roku. Od 2007 roku, rok w rok zaciągane były kredyty. Dziś mamy tego skutek. I proszę nie mówić takich rzeczy, że ktoś tu chciał plan naprawczy robić, bo mamy sytuację katastrofy finansowej, o czym pan Saborski dzisiaj mówił. I proszę nie zwalać takich sytuacji, że ja coś miałem naprawiać, bo ja jestem tutaj radnym, szanowni państwo, tak jak samo jak wy, i ja podejmuję z wami również decyzje. Natomiast organem wykonawczym jest burmistrz. Radna Bilińska, proszę bardzo. Bardzo cieszymy się, że pan jest tak odpowiedzialny w tej chwili i tak bardzo chciałby pan rozliczać okres 2007 roku, ale akurat największy spływ i zadłużenie to przypada na lata 2011 i 10. Końcówkę 10, 11 i 12, 27 milionów. Radny Stasiulewicz, potem radny Gudaczewski. Ja tak apeluję do tego, żebyśmy swój ton o pół zmniejszyli, bo chciałbym powiedzieć tak, że tamta strona, która w tej chwili tak walczy, przepraszam, to nie, do was nie tyczy, wyście szli na tych samych sztandarach z panem Dąbrowskim na czele. Przecież pokłóciliście się nie wiem o co. Przecież to wyście wygrali wybory. I potem, nie wiem, podobno stanowiska, pokłóciliście się i stąd ten taki rozłam i ten krzyk taki medialny. Chciałbym to przypomnieć, już, jeżeli już tak rozmawiamy konkretnie. Natomiast chciałbym również powiedzieć, że wszystkim to mówiliśmy, że weszliśmy jako Platforma wtedy w koalicję z taką tutaj samorządową z panem burmistrzem Dąbrowskim, żeby umożliwić przeprowadzenie programu naprawczego, dlatego że była blokada w tej Radzie. Kochani, przypomnijcie sobie jak było. Nic nie można było przegłosować. Powstała koalicja, która była większościowa. Fakt jest faktem, co do tego bije się w piersi. Sam nie przypuszczałem, że jest tak źle w tym mieście, ale czy wyście wiedzieli o tym, startując z panem Dąbrowskim do wyborów? Wiedzieliście? Bo to nie jest, powiedział dobrze, słusznie tutaj pan kolega radny Gudaczewski. To nie jest sytuacja, która powstała w 2011 roku, 2011. To jest sytuacja budowania długu przez ileś lat. I mamy w tej chwili w konsekwencji finał, że się tak wyrażę, tej sytuacji. Ja nie mówię o inwestycjach, czy one są dobre, czy złe. Nie mówię, bo tak jak powiedział pan audytor, mamy oto sytuację taką, mamy dług i trzeba z tego wychodzić. I to mówiliśmy z panem
burmistrzem Dąbrowskim. I tyle. Radny Gudaczewski, potem pani Bilińska. Ja ponawiam swój wniosek do pana Zamborskiego, żebyśmy tu i teraz na tej sesji przedstawili radnym, w jakiej dacie i przez kogo zawierane były kredyty, co zada kłam temu, co mówią, co niektórzy radni. Z mojej wiedzy wynika, że dług publiczny powstał w kadencji 2006-2010. Największy. Ma rację, trzeba tam ten ton niżej. Już nie ma co szukać winnych za mocno, a spróbować pomyśleć, w jakim trybie dojdziemy do rozwiązań dla tego miasta właściwych. Tak? Może rzeczywiście powołać jakąś nadzwyczajną komisję albo jakiś zespół, bo to zawsze jak nie wiadomo co zrobić, to się jakiś zespół powołuje. Tak? No ale coś w tym kierunku. No. Proszę bardzo, pan. Ja mogę tylko apelować do pana burmistrza, żebyśmy się jak najszybciej zapoznali z tym audytem. Ja myślę, że rzeczywiście należałoby to upowszechnić, bo to po pierwsze dokument, który dotyczy wszystkich mieszkańców, bez względu na przynależność partyjną inną. Rzeczywiście trzeba zacząć te finanse, to co mówiliśmy wcześniej jeszcze za pana burmistrza Dąbrowskiego. Jest stan taki, jaki jest. I bez względu na względy, czy nam się to podoba, czy nie, budżet jest taki, jaki. I trzeba po prostu zacząć racjonalizować wydatki. I niestety będzie to dotyczyło no, większości albo wszystkich mieszkańców Ostródy. I tego się nie da uniknąć. No. W związku z tym moim zdaniem powinniśmy przestać tutaj zbierać swoje, jakby to mówią, przeciwne szeregi, tylko po prostu merytorycznie zacząć dyskutować. Dziękuję. Gutaczewski, jak dostrzegłem, i potem radna Bielińska. Ja w związku z tym, że no, poprosimy chyba o przerwę techniczną, bo mamy tutaj taki czas, żeby to odnaleźć. Tak? O, no, dziękuję. Więc dług publiczny gmina Ostróda na dzień 30 czerwca 2012 roku. Umowa kredytowa. Kredytu inwestycyjnego numer 07 na 05 na 25 zawarta w dniu 29 czerwca 2007 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, oddział w Olsztynie. Zaciągnięty kadryk złotówkowy w kwocie 6 689 029,9 groszy do spłaty na dzień 31.12.2011 roku pozostała kwota 3 934 707,09 groszy. Natomiast w dniu 2012 roku do dnia 30 czerwca spłaciliśmy kwotę 393 474 złotych. Stan długu publicznego, chodzi tego kredytu, tak? Stanowi
na 30 czerwca 3 541 233 zł 9 groszy. I kto zaciągnął? Tutaj nie, no organ wykonawczy, to jest oczywiste, tak? Burmistrz, no także tu. No poprosimy następnego. Ja takich szczegółów tutaj nie zapisywałem, bo to jest oczywiste. Następna umowa. Numer 858, już tu nie będę czytał, tak? Kredyt złotówkowy zawarta 2 czerwca 2008 roku. INB Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Kwota 5 499 222 zł 5 groszy. Do spłaty na dzień 31 grudnia pozostała kwota 3 844 101 i 5 groszy. Natomiast w tym roku spłaciliśmy 320 346 00 groszy. Stan długu publicznego z umowy na dzień 30 czerwca stanowi 3 523 zł 723 755 zł i 5 groszy. Następna umowa trzecia kredytowa 31 na 2009 z dnia 20 marca 2009 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, oddział w Olsztynie, zaciągnięty kredyt złotówkowy w kwocie 10 402 263,98 groszy. Do spłaty pozostało kwota 8 323 265,98 groszy. W roku bieżącym, czyli 2012, spłaciliśmy 594 tysiące złotych. Stan długu z tej umowy stanowi 7 729 265,98 groszy. Czwarty kredyt 979 na 10 z dnia 6 kwietnia 2010 roku z Millennium S.A. w siedzibie w Warszawie, zaciągnięty w kwocie 13 800 000 zł. Do spłaty na 31 grudnia 2012 roku pozostało 12 882 400 zł. W tym roku spłaciliśmy 688,200 zł. Stan długu publicznego według umowy na 30 czerwca 2012 roku stanowi 12 194 200. Piąta umowa kredytu długoterminowego 31 na 2011 zawarta 8 kwietnia 2011 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, oddział w Olsztynie. Kredyt zaciągnięty w kwocie 20 250 000 zł. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2011 pozostała kwota, cała kwota 20 milionów, bo zawsze jest to okres rocznej karencji. 20 250 000 zł. Natomiast w tym roku spłaciliśmy 419 000 40 zł. Dług publiczny z tej umowy stanowi 19 830 960 zł. I ostatnia umowa numer S na 39 na końcu OEOBR kredytu obrotowego nieodnawialnego złotówkowego zawarta 27 marca 2012 roku. Zaciągnięty kredyt 2 539 967,28 groszy, z tym, że umowa podpisana, tak jak w Wysokiej Radzie mówiłem, na 5 200 000, druga transza jest możliwa, to zgodnie z uchwałą Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rada Bilińska. No to teraz, żeby wyjaśniając słupki i daty, to porównujemy ten okres, który pan tak serdecznie chce rozpocząć kampanię swoją wyborczą. To tak się ma, że jest 18 milionów zaciągniętych w poprzedniej kadencji, tak? Do rządzenia przez panów w Koalicji Miłości 38 milionów. Dziękuję bardzo. Dziwię się, proszę bardzo. Pani mówi, że jest taką ekonomistką, ale to jest słupkowy wynika co innego.
W kadencji 2006-2010 zostało zacięte więcej kredytów niż w 2011. Cały proszę bardzo. Może odnosząc się do pana jak gdyby nieczystych intencji i tak dalej i uśmieszku, powiem panu tylko tyle, że na burmistrz Jan Nocewicz, który zachorował we wrześniu, natomiast kredyty zostały zaciągnięte w 2010 roku przy udziale również państwa. Także proszę spojrzeć sobie do protokołów i odwołać się do własnego sumienia, zanim zaczniecie bić w stół. Jeszcze ja tylko powtórzę jeszcze jedno, że te kredyty zaciągane były na konkretne inwestycje, które były realizowane w kadencji 2006-2010. A to, że pan burmistrz zachorował, to z całym szacunkiem, no mamy do tego wielki, że powiem, szacunek. Nie będziemy tego tematu wyciągać. Natomiast kadencja pana burmistrza Jana Nocewicza trwała 4 lata, od 2006 do 2010. Z przedłużeniem waszego koalicjanta, a naszego burmistrza, który startował z naszej listy, pana Dąbrowskiego, w latach 2010 do obecnego okresu, do referendum, do 3 czerwca. Proszę pani Chorostowska, proszę, udzielam głos. Pytanie, ponieważ z tego co widzę radniowy, to ja myślę, bo moje pytanie było ten i wychodzi na to, że chyba nikt nie panuje nad tymi naszymi kredytami, to ja chciałabym wiedzieć dokładnie, skoro już tak wszyscy sobie wytykają palcami, kto kiedy zaciągnął jakie kredyty, czy jest wiadomo, skoro nie panujecie nad kredytami, czy jest wiadomo konkretnie, pod jakie inwestycje były zaciągnięte te kredyty, bo ja się powiem szczerze, pogubiłam, bo nie wiem. Chciałabym posłuchać, jeżeli już macie do siebie pretensje, to proszę powiedzieć to na wizji dla mieszkańców Ostródy. Konkretny kredyt, na co był zaciągnięty? Radny Stasiulewicz, proszę bardzo. Ponieważ zapanowała polityka miłości, to ja powiem tak, przeczytam fragment wywiadu pana burmistrza Nocewicza, którego udzielił rozmaitościom ostrudzkim. Ale nie czyta się w obecności roku 2000, nieobecnego, bo akurat nie ma pana burmistrza. Był burmistrzem i tyle. I wypowiedział się, jest to publiczne. Chciałbym tylko przeczytać, bo jakoś widzę, że pamięć jest taka ulotna mocno. W związku z tym przeczytam, bo w gazecie Rozmaitości Ostródzkie, przypomnę w roku 2008, kiedy był całkiem zdrowy, cytuję, niewątpliwą dumą napawa mnie fakt, że właśnie rusza realizacja programu rozwoju turystyki w obszarze kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. To jest naprawdę wielka sprawa dla miasta. Z tych środków przeprowadzimy w Ostródzie inwestycje o wartości ponad 55 milionów złotych, kończąc tym samym zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Drwęckiego. Nad Wojrą pojawi się zadaszony amfiteatr na 2000 miejsc. I w następnym fragmencie. Czynimy wiele, aby stać się centrum pobytowym w czasie piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2012. Aby urzeczywistnić to marzenie, planujemy pozyskać środki unijne i wybudować nowy kompleks sportowo-rekreacyjny na bazie OKS Sokół, czyli stadion wartości ponad 30 milionów złotych. Wszystko to musi się stać w ciągu najbliższych 2 lat. I to już jest koniec cytatu. W związku z tym ja chciałbym, żebyśmy zaczęli mierzyć właściwą miarą różne rzeczy. O, tylko tyle, bo powtarzanie cały czas, że to myśmy przez 2 miesiące, będąc w koalicji z panem Olgierdem Dąbrowskim, jak pani tu mówi, zabagniliśmy to wszystko i tutaj mamy 50 milionów, jest dużym nieporozumieniem. To chciałbym tylko przypomnieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Krótko, zanim zamkniemy tę dyskusję. Ja nie mówię, że państwo, żeście w ciągu 2 miesięcy narozrabiali tyle, żeby nie można było tego odwrócić, ale generalnie państwo za stanowisko zastępcy drugiego burmistrza byliście w stanie w ciągu 10 minut uchwalić budżet, który jest bublem do kosza, do poprawki, do korekty, który tak naprawdę nie ma uzasadnienia ani wieloletniej prognozie finansowej,
ani w rzeczywistych kosztach, które wyszły ponad koszty inwestycji. A to, co pan przeczytał, to jest rzeczywiście prawda. Bardzo ładny cytat promujący Ostródę. 30 milionów to nie 42. Trzeba by policzyć, jak zakończyły się te inwestycje, jakżeście państwo też również sprawowali nadzór nad wydatkowaniem tych pieniążków. Dziękuję. Chciałem przypomnieć Szanownej Radzie, że jesteśmy w punkcie numer 7. To jeszcze w ramach polemiki i zakończę. Chciałbym powiedzieć, że budżecie. Chciałbym powiedzieć, że ten, to dyskusję i zamykamy dyskusję. Ten osób i większość była za. Klub Platformy ma w tej chwili 6 członków. To tak gwoli wyjaśnenia. Gdyby w Radzie była, jak pani radna mówi, był sprzeciw taki totalny, to byśmy byli 6 za, 15 przeciw i wszystko na ten temat. Jeszcze udzielę głosu radnemu. To tak już naprawdę tak i kończymy. Bo państwo trochę mnie prowokujecie, ja tam staram się nie zabierać głos, jak nie jest on niepotrzebny, bo on faktycznie niewiele wnosi do dyskusji, ale no to w końcu też nie ukrywam, że nasze głosy nie udzielały absolutorium dla pana Dąbrowskiego swego czasu i jakoś o tym też niektórzy zapominają. No to zakończmy tą turystykę polityczną i tą zbędną dyskusję. Dziękujemy za dyskusję. Przystępujemy do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. Tu następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 229 879,99 zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 102 467 020,70 zł, w tym a dochody bieżące 79 730 379,33 zł. B. Dochody majątkowe 22 736 641,37 zł. Paragraf 2, punkt 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 486 999,99 zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 102 751 614,70 zł, w tym a wydatki bieżące 77 683 956,69 zł. B. Wydatki majątkowe 25 067 658,01 zł. Trzy wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 26 454 655,54 zł zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 284 594 będą przychody pochodzące z kredytów. Paragraf 4. Przychody budżetu w wysokości 5 533 754, rozchody w wysokości 5 249 160 zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dwunastu radnych za. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? 18 obecnych.
12 radnych głosowało za, 6 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kontynuujemy dalej. Punkt numer 8 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Również poproszę o głos panią skarbnik, panią Kapicę. Proponuje się zmienić uchwałę odnośnie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ponieważ nastąpiła zmiana przepisów, po prostu zmiana podstawy prawnej, jeśli chodzi o uchwalanie projektu budżetu. Zmiana ta weszła w życie z dniem 27 sierpnia 2009 roku i musimy swoje wewnętrzne przepisy dostosować do tej zmiany. Czy są głosy w tej sprawie? Dołącza się uzasadnienie i materiały. I w punkcie 4 jest informację opisową zadań inwestycyjnych. Popatrzcie państwo na paragraf 90-89. Na rozdział 90-89. Pozostała działalność. Tam jest 3 miliony. Kto z państwa wie, za czym będzie głosował? Czy za czym głosował w tych 3 milionach? Bo przed chwilą żeście głosowali. 3 miliony, jaka to jest działalność? Wiecie? No o to chodzi, żeby w tej opisówce było dokładnie co i jak. I być może to w formie zapisu do protokołu, tak? Jakieś ustalenie, już nie zmieniajmy uchwały, tylko żebyśmy po prostu mieli opisówkę szczegółową. Ja wiem, że to praca jest, ale trudno. No, musimy wiedzieć, na czym głosujemy, bo skutki mogą być dramatyczne, co widać na załączonym obrazku. Pozdrawiam. Proszę bardzo, udzielam głos. Ja mam tylko takie krótkie pytanie. Dlaczego pod tym projektem nie ma opinii pana radcy prawnego? To znaczy z uwagi na, jak państwo pewnie widzicie, na ilość pracy, która tutaj mnie spotyka w urzędzie, jeszcze kolegi tutaj nie ma, więc wykonuję to sam, ta opinia została przesłana w formie mailowej, tak, przez internet. Tę uchwałę zabrałem ze sobą i później przesłałem zaopiniowaną uchwałę z uwagami. A w materiałach tego nie było. Czyli ta uchwała jest zaopiniowana. Panie mecenasie, czy, bo mamy tą uchwałę jeszcze przed, bez pańskich uwag, tak? Rozumiem. A były jakieś wniesione uwagi, czy nie było? Bo my pierwotną mamy jakąś, tak? Przez pana dostanowca projekt, który mamy, i pan odesłał się. Tak, było jeszcze bez opinii, bo wiecie państwo, 15 września chcieliśmy jak najszybciej wysłać i w międzyczasie. Ale czy opinia bez uwag? Pan radca dostał. Tak, ale drogą mailową przysłał. Ale przysłał z uwagami, to były jakieś uwagi, czy nie? Czy to, co mamy przysłał, czy jest dostawa, co tam na cenę spuszcza? Państwa, w paragrafie 11 zamiast po słowach określa, zamiast ustawa o prowizorium budżetowym powinno być ustawa o finansach publicznych. Tylko taka uwaga.
Proszę bardzo, pan radny Podsiadło. Ja mam wniosek formalny, bo treść uchwały jest długa. Więc proponuję, żeby nie, żeby ograniczyć się do tytułu, no może do jakiegoś chyba zakończenia w takim układzie, bo to są ponad 3 strony. 4. Taka moja propozycja jest. No musimy chyba przegłosować, kto jest za propozycją radnego Podsiadło, żeby to po prostu całej uchwały nie czytać, tylko tytuł. Kto jest za? Czternaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14-2 przy 2 wstrzymujących się. Więc kto jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej? Odczytam paragraf 13, 14, 15. Tytuł, tryb prac projektem uchwały budżetowej. Paragraf 13. Traci moc uchwała nr 1699 przez 2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Ostródy oraz rodzajów i szczegółów łowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Szesnaście za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 16-2 przy 2 głosach przeciwnych. Uchwała została, wstrzymujący się, przepraszam. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Demokracji oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 129/28. Prosimy panią naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej panią Trzcińską o zreferowanie tematu. Witam państwa ponownie. Temat jest państwu wszystkim doskonale znany. Jest to procedura rozpoczęta już ponad 2 lata temu, gdy zmienialiśmy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby zapotrzebować teren na GPZ. Energa wystąpiła do nas o to i w tej chwili możemy to finalizować. Za państwa zgodą już jest wycena. Cena brutto tego gruntu to 751 tysięcy i to będzie cena wyjściowa do przetargu, który ogłosimy. Przetarg musi się odbyć z uwagi na przepisy nas obowiązujące. Będzie to przetarg ograniczony. No i zapewne zakupi to Energa, która ma przygotowane już wszystkie projekty na ten GPZ, wszystkie uzgodnienia, czeka tylko na nasz sygnał i naszą i zgodę państwa i moją procedurę, którą rozpocznę tylko po państwa zgodzie. Dziękuję. Czy są pytania ze strony radnych odnośnie tego projektu uchwały? Proszę bardzo, radny Kłukocki. Pani naczelnik, czy ma pani jakieś informacje, kiedy oni ewentualnie zaczną tam inwestycje? Z tego co ja wiem, z tego rozmawiałam z projektantami, zakład energetyczny czeka tylko na naszą decyzję, tak, i rozpoczęcie procedury przetargowej. Mają przygotowane środki, mają zabezpieczone pieniądze na ten cel, mają projekty uzgodnione z wszystkimi jednostkami, także tutaj są oni w tej chwili gotowi, bo wszystkie projekty również my uzgadnialiśmy, wiem, że mają i w wojsku uzgodnienia, właściwie wszystkie niezbędne uzgodnienia mają już przygotowane, także tylko kwestia projektu budowlanego i robót. Czy są jeszcze pytania do pani naczelnik? Jeżeli nie ma, przystępujemy do odczytania projektu uchwały.
Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Demokracji oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 129/28 i tu następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Demokracji oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 129/28 o powierzchni 0,6520 hektarów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli 17 jest nas chyba na sali. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Porządek obrad, punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49302/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia zasady polityki czynszowej do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Proszę panią naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, panią Elżbietę Kłosowską o zreferowanie tematu. Szanowni Państwo, więc nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nałożyła na gminy obowiązek, jakim jest wskazywanie pomieszczeń tymczasowych. Te pomieszczenia tymczasowe są niezbędne przy wykonywaniu przez komorników swoich czynności przy eksmisji dłużników ze swoich zasobów. Także no, w związku z nałożeniem na gminę powyższego obowiązku należy również uregulować kwestię czynszu za pomieszczenia tymczasowe, jak również wskazywać te pomieszczenia tymczasowe. W związku z tym chcemy zmienić treść uchwały nr 49/302 z 2002 roku i wprowadzić zmiany do paragrafu drugiego dodać punkt D za pomieszczenia tymczasowe. To tutaj są ustalone rodzaje czynszów i dodać do tych rodzajów lokale tymczasowe. Następnie w paragrafie czwartym ustęp drugi zmienić brzmienie na czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. W paragrafie szóstym wyrażenie uchwala zarząd miasta Ostródy zastępuje się wyrażeniem ustala burmistrz miasta Ostródy w drodze zarządzenia. W paragrafie ósmym brzmienie zmienimy na stawkę czynszu za lokal socjalny i stawka czynszu za pomieszczenia tymczasowe nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz w paragrafie trzynastym zmienimy brzmienie wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są głosy w tym temacie? Ja chciałem zapytać, co to oznacza dla mieszkańców miasta? To oznacza, że musimy poza lokalami socjalnymi posiadać również lokale tymczasowe. Te tymczasowe oczywiście wskazujemy dla osób, które są poddane eksmisjom, a my jako gmina mamy obowiązek zabezpieczać mieszkańcom gdzieś jakiś pobyt, więc to jest właśnie wypełnienie tego obowiązku. Finanse, no to jest w zasobach komunalnych naszych i to się stąd, tak, tak, to są obiekty. A czy ma pani taką wiedzę, ile takowych lokali mamy na przesiedlenie, na przykład tych ludzi, którzy nie płacą? Dzisiaj w posiadaniu ile jest gminy miejskiej? Dokładnie w tej chwili nie mogę tego określić, ale generalnie no,
te potrzeby wynikają po prostu z ostatnich działań komorniczych i ze zmiany prawa. Także no, spotykamy się z coraz częstszymi przypadkami, że musimy takie lokale posiadać. Ale ile takich przypadków jest? Jeden, dwa? Posiadamy takie lokale? Trzy, cztery? Czy po prostu zapotrzebowanie jest na 100, posiadamy jeden? Zapotrzebowanie ostatnio jest na 3, z tego co pamiętam. A ile do tej pory już wyznaczyliśmy takich lokali, to no, musiałabym zajrzeć dokumenty, żeby to oszacować. Tak, trzeba ich głęboko szukać? Przepraszam za pytanie. Głęboko nie trzeba szukać, ale ostatnio po prostu prawo się pozmieniało. Nie mieliśmy tymczasowych lokali, mieliśmy socjalne. I w związku z ostatnimi zmianami po prostu z tych socjalnych próbujemy wygenerować też i lokale tymczasowe pod potrzeby. Rozumiem, że jest ich dużo. Nie ma ich tak dużo. Nie. Proszę bardzo, są jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do czytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2002 zmieniającą uchwałę numer 49302/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia zasady polityki czynszowej do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. I tu następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 49302/2002 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia zasady polityki czynszowej do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wprowadzą się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 2. Dodaje się punkt D za pomieszczenia tymczasowe. Paragraf 4, ustęp 2 otrzymuje brzmienie: czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Punkt 3, w paragrafie 6 wyrażenie uchwala zarząd miasta Ostródy zastępuje się wyrażeniem ustala burmistrz miasta Ostródy w drodze zarządzenia. W punkcie 4 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: stawka czynszu za lokal socjalny i stawka czynszu za pomieszczenie tymczasowe nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Punkt 5 paragraf 13 otrzymuje brzmienie: wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Jest na 17, tak? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że głosami 17 za uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Przechodzimy do punktu 11 naszych obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 12/155/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Ostróda na lata 2008-2013. I ponownie proszę panią naczelnik o zreferowanie tematu.